Witajcie w kolejnym odcinku z Silent Hill. Tyle. Dziękuję. Gdzie są schody? Tu nie ma schodów? Aha, schody są wcześniej, dobra. Schody są tam, tak? Tak. Za tymi drzwiami są schody. Idziemy na piętro pierwsze, chyba. Tak, chyba tak. Chyba nawet na pewno, tylko gdzie są schody? Where is schody? Cholera. Znowu się gubię. Biegnij, Harry. Tu gdzieś powinny być schody. A nie ma. Ukradli mi schody, no zajebali. Aha, za drzwiami są schody, no tak, na wprost tego wejścia, tak? Tak, dobra, idź Harry, idź. Open the door. I idziemy na sam dół. Znaczy, no może nie na sam dół, idziemy na piętro pierwsze. To jest drugie, to będzie pierwsze, tak? Tak czy nie? First piętro. Tak, idziemy do magazynu leków i spadamy do sali badań. Co może dla nas skończyć się dość mocno źle, coś tak czuję. Gdzie jest ten shotgun? Czy ja zgubiłem ten shotgun? Naprawdę grał ktoś w to, ktoś kiedyś coś? I wie, gdzie jest shotgun? Bo nie wiem. Jest chyba najstraszniejsze, że nie wiem, gdzie jest shotgun. A stanowczo by się przydał. O, a kto to? Pielęgniarka. Rzuca nam się na szyję. Zboczona. Znaczy nie, no może nie zboczona, a przestraszona. Ja sobie w międzyczasie naleję mleczka. Finally, someone else who's okay. Who are you? My name's Lisa Garland. What's Lisa. Yours? Jest pielęgniarka Alessy, przynajmniej kojarzę z filmu to. Jest Harry, bardzo fajnie wykonana w filmie, here. Prawie identycznie jak tutaj. I must have gotten knocked out. Mówię oczywiście o pierwszym filmie, bo film drugi to jest po prostu jedno wielkie nieporozumienie. So you don't know anything either. Great. I just don't get it. Ja też nie. Może byś ją stąd zabrał? This is all some kind of bad dream. Yeah, a living nightmare. Koszmar na żywo. Let me ask real you, koszmar. Have you seen a little girl around here? Short, black hair, 7 years old. A 7 year old girl. What, she's your daughter? Yes. A 7 year old girl. Jezus, ten I can't voice acting jest po prostu piękny. I was unconscious all this time. I'm sorry. Po prostu strasz w gacie i siedzisz pod biurkiem, no. Do you know anything about all that weird stuff in the basement? No. Why? Is there something down there? Nie ma nic na dole, co ty. Don't you work here? We're under strict orders never to enter the basement storeroom. A tyś, Harry, tam w los. So I really don't know. What did you say was down there? Well, it's szatan. O. Damn. My head. Wstaje dzień, czy znowu przychodzi ciemność? Harry? Harry, let me help you. Ta, o, ty mi pomożesz, Harry? Zrobisz mi trepanację mózgu na żywo. Was I dreaming? You were too late. To zaś ta wariatka przyszła bez brwi? I na boso? Yes, Dahlia Gillespie. Załóż buty. Tell me everything you know. What's going on? Udar mózgu przez brak butów. Darkness. The town is being devoured by darkness. Strength must overcome petty desire, childish sleep talk. Weź się ubierz. I knew this day would come.
Nie wiem, czepiam się jej butów, no bo chociażby sobie jakieś Adidasy kupiła na rynku za dychę. Trampeksy, cokolwiek. Believe the evidence of your eyes. The other church in this town, that is your destination. Co tam wyciągasz? Schowaj ten karabin. This is beyond my abilities. Only you can stop it now. Ty chyba nie chcesz, żebym ja to powstrzymywał. Takie znaki. Jedyną dziwną rzeczą, jaką tutaj widzę, to ciebie. W krawacie i bez butów. Wyśniara w krawacie, to w ogóle jest dopiero dziwne, nie? Hey, wait! Nie zatrzymuj jej, pewnie jej zimno w stopy. O Jezus. Harry. Weź to, co tam dała. Wibrator. A nie, klucz. Z klubu do sklepu z antykami. Weź. Kurwa, co, pójdziemy teraz do sklepu z antykami? No nie gadajcie. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Co, nie masz mapy tej okolicy? No już myślałem. Aha, jesteśmy dalej w sali badań. Dobra. Przez poczekalnię musimy wyjść. Chyba coś tak czuję. No chyba raczej. Czyli przez te drzwi się przedupcyć. Da. Wychodzimy. Idziemy za tą wariatką. Dobra, biegnij Harry, nie ma czasu. Biegnij Harry, nie ma czasu, bo zaczynam mieć koszmary, wychodźmy. I teraz musimy iść do jakiegoś, do czego? Do sklepu z antykami, tak? Już to widzę, antyki. Jedynym antykiem to jest ta baba bez butów. Uderzyłeś w ścianę, Harry, masz coś z koordynacją psychoruchową. Nie tu, nazad. Jezu, zdechłyby te psy już, kurde, ze starości przez ten czas, co ja tam siedziałem w tym szpitalu. Wyjdź. Wyjdź. Wyjdź, kurwa! Harry. Co to za dziwny dźwięk? Nie wiem. Nie chcę wiedzieć. Szpital. A gdzie jest zielony lew? Oh my lord. Gdzie jest sklep z antykami? No, wylazłem ze szpitala już. Gdzie jest sklep z antykami? Poczta, policja. Szpital Alchemilila. Dom handlowy. Ulica Cygana. Nie. Nie wiem, ale tak wygląda, jakby pisało Cygana. Centrum Silent Hill. Do starego Silent Hill. No te małe opisy to mi niewiele mówią, bo są rozmazane w cholerę. Dom handlowy. No chyba tam będzie ten sklep z antykami, w tym domu handlowym. O, jak się tam dostać? W lewo, w prawo, w prawo, w lewo. Dobra, możemy iść od razu w prawo. W sumie to mi ułatwi życie, bo pójdę w prawo i w lewo. I cały czas prosto. Tak? Chyba tak. Pewnie tu nie pójdę. O, zawalone. Zaś mnie jakieś coś goni. Chyba się uda tu przejść. Tu jakoś w lewo, nie? Jezu, a ty to kto? O mój Boże! Okej, idę stąd. To coś wydaje dziwne dźwięk. Jezus Maria, aż mnie przestraszyło to coś, powiem wam szczerze. To jest dość straszne. Spalony gość chodzący na czworaka i robiący he 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 he. Shit. Ta gra jest coraz bardziej poryta. Dobra, gdzie jesteśmy? Dom handlowy, jeszcze dalej. Ty, pterostraktyl, odejdź! Odejdź, idź stąd, debilu. Dom handlowy powinien być gdzieś po prawej. Znaczy, to jest centrum handlowe. Że wtedy to się chyba jeszcze nie nazywało. Tak, tylko że to jest zamknięte w chuj i to mocno. Stoję centralnie. A, przestań buczeć. A tam u góry co jest? Antyki, no tak. Zielony lew, antyki, dom z antykami, sklep z antykami. To tam musimy iść, nie do centrum handlowego, tylko do domu z antykami. Kto nazywa dom z antykami zielonym lwem? A tu jest otwarte, o. A tu są te antyki, tak? O, fuck.
Czemu od razu w dół? Nie chcę tu iść. Chciałbym zapisać ogólnie. Zmieńmy save'a. Dobra. Jest źle. Widzę zegar. Stoi tu zegar, nic specjalnego. Tak myślałem. Możesz coś z nim zrobić? Nie bardzo. On nie stoi od pizzy, coś tak czuję w kościach. O, nawet ładnie. Jestem zdziwiony. Te rzeczy nie przydadzą mi się, tak myślałem, Harry. Szafa. Coś będzie w szafie. Są ślady od przesuwania szafy. Czy chcesz przesunąć? No, oczywiście. Jak coś... Dziura. A. Harry! Sybil? Sybil. Oh, I'm glad you're okay. Dobrze, że jesteś okej. Okay. Nie powinnam cię zostawiać. Jest gorzej niż myślałam. No tak myślałem. It's nuts. No, jestem chory. Trafiłaś w samo sedno. Gardło mi boli. I saw you go in here, so I followed you. I couldn't get out. All the roads out of town are blocked. Nie wszystkie. No, ale wyjechać z miasta jako takiego się nie da, to fakt. The phones and radios are still out too. What about my daughter? Did you see her? I did see a girl. Kogo? Was it Cheryl? I only caught a glimpse of her through the fog. I went after her, but she vanished. I don't know about your daughter, but... And you just let her go? Where was it? W Bangladeszu 15 lat temu. Aha. She was heading towards the lake. Now don't get excited. It wasn't like she ran off exactly. There was no place for her to go. The road has been obliterated. W sumie trochę racji masz. So then Cheryl... It was like she was walking on thin air. What about you? Anything? Yeah. Takie dziwne zdanie. I met this bizarre woman. Her name's Dahlia Gillespie. Do you know her? Dahlia Gillespie. No. And? She said something about the town being devoured by darkness. Gibberish like that. Any idea what it means? Darkness devouring the town? Must be on drugs. To było dobre. To the tourists. The force still can't figure out who's behind it. None of our leads have panned out. And the investigation is stalled. What could drug trafficking have to do with all this? Naprawdę, handel narkotykami, no bez jaj. But maybe that's the darkness she was talking about. That's all I can think of. What's this? Just dziura. Maybe there's something back there. Let's have a look. Wait. We don't know what's back there. I'd better check it out first. I'm a cop. I should go. No, I'm going. A nie możecie iść razem? No tak, gra tego nie zdoła zrenderować. Dwie postacie poruszające się w tym samym tempie, to mogłoby być dziwne. Okay. This is dziwna dziura. Sybil? Harry, jesteś niewyraźny. Powinieneś wziąć rutinoskorbin. Do you know anything about... Ja na przykład biorę. W tej chwili cyckam Orofar Max. Taki product placement. Dzisiaj sponsoruje mnie Orofar Max i rutinoskorbin. I'm not quite sure. I try to make sense of it,
but then my mind goes blank. A, zapomniałbym. Przed spożyciem leku proszę zapoznać się z ulotką lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Lisa. It's like I was there, but not really. It's all a blur, like some kind of hallucination, you know? Moglibyście przestać pierdolić. I have no idea. No boję coś trzpacie i przez to tak to wygląda. Jezus, ale będę miał wycinania swojego głosu. Co parę minut harkam, kaszle, smarkam, żygam, pierdzę, w ogóle masakra. Maybe. Waź w tę dziurę. Ładny dywan jak u ruskich w metrze. O, muzyka jest przednia. Dobra, z drugiej strony jest druga dziura. Jesteśmy w więzieniu. Tylko mi nie mówcie, że jesteśmy w więzieniu. Nie. What's this? Some kind of altar. Never seen anything. Ja tam na zdjęciu widzę Himmela z czerwonymi włosami. Maybe this is the other church. Co, użyjmy teraz tego całego tego. Nie ma. To czego ja tu mogę użyć, powiedzcie mi. Po chuj ja tu przylazłem. Pewnie mówcie, że ze szpitala czegoś nie wziąłem. No i co? To są prochy, no i co? Jakiś proch jest wysypany w kielichach. Siekiera. To już wygląda bardziej interesująco. Znalazłem topór, wziąć, weź! A tu co? Jest syp na śmieci chyba. Chyba tak. Jakieś kielichy, tu są drzwi. Małe te drzwi coś. No i co ja mam tu zrobić, goddammit? Jest proch, no wiem, że jest proch, no. Może mam świecę zapalić. Dobra, spróbuję. Spróbuj zapalić świecę. Chyba, że już nie mamy zapalni... No, przecież logiczne. To czerwone coś mi jest potrzebne, coś tak czuję. Dobra, jest proch. Użyj tego czerwonego czegoś. Dacą nie użyję. Nie wiem, dobra, wychodzę stąd. Nie wiem, o co kanon. What the hell? Wyszedłem poza skalę na Audacity, to jest masakra. I to już pewnie dzisiaj niejednokrotnie. Harry? Are you okay? Dzwoń po czerwone berety, zielone berety, wszystkie berety, niech tu przyjadą i niech rozpierdolą ten cholerny, pieprzony ołtarz. Najlepiej rakietami ziemia-powietrze. Gdzie jest Harry? Harry? Gdzie jesteś? Gdzie jest Harry? Where am I? Harry. Jest Bułgaria. Jesteś na wczasach. No, chyba mi się nie wydaje. Weź Ruti, no skorbin. Przed użyciem leku zapoznaj się z treścią ulotki załączoną do opakowania lub skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lisa. Do you know a woman named Dahlia Gillespie? Oh yeah, that crazy Gillespie lady. Szalona pani. Crazy woman. Crazy bitch bez butów. She never sees anybody, so I don't know that much about her. Ona nigdy nie widuje nikogo. But I heard her kid. Słyszałem, że jej dziecko. Supposedly she's been crazy. Oha. Well, she said. To jest matka Alesy, tak? Devoured by the darkness. Do you have any idea what she's talking about? Ona ćpa narkotyki, pewnie jakieś nowe prochy. Yes, I think I do.
Najprawdopodobniej nazywają się Ciemność, jest to czarny proszek. Najpewniej sproszkowany kałbizona. Everybody followed some kind of queer religion. Weird. Takie weird, że aż dziwne. Czarna magia i takie tam. Jezus, nucić się, no! Ja wszystkie te kwestie powiedziałbym 3 razy szybciej niż oni. Te w ogóle wszystkie kwestie były nagrywane chyba w slow motion. Everyone was so flipped out. To blame it on something. I wszyscy mają tutaj, wszyscy, ale to wszyscy są chorzy na Parkinsona, bo bez przerwy się trzęsą. Last time I heard anything about it was, gosh, years ago. When several people connected with developing the town. Nie, naprawdę ta gra się troszeczkę już zestarzała. Może jest dalej straszna, ale graficznie to jest po prostu 100 lat za murzynami. Znaczy 100 lat za murzynami. Wtedy nie, teraz tak. Więc prehistoria straszna. Hello? Harry Boże! Opie, sen we śnie i incepcja. Silentcepcja to jest. Piramida głowi bez głów. Ty myślisz, czy mówisz? No i co jest prawdziwe? Sybil mówiła, że Cheryl szła nad jezioro, a droga do jeziora jest zablokowana. Nie ma tu innych dróg? Liza pewnie by wiedziała. Pewnie tak. Dobra, no najciekawiej nie jest. Mamy znak z Silent Hilla 3. Znaczy się, to był znak z Silent Hilla 1, ale użyto go w Silent Hillu 3. Mamy save, więc może zapiszę. Teraz tak, tu są drzwi. Okej. Okay. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Mamy mapę tego pomieszczenia? Tej miejscówy? Mamy. Aha, dalej jesteśmy w sklepie z antykami. Dobra, mamy iść w stronę jeziora, tak? No fajnie, deszcz pada. Fajnie, że cały świat jest... O kurwa, ale to szybko biegnie. Jak to szybko biegnie, weź o... O kurwa, ale on duży. Trochę dłużej jest. Jest też dłużej. Where is jezioro? Tu jest jezioro. Muszę tam zostać, policja. Szpital, wątpliwy. Biegnę tu. Chciałbym się dostać na jezioro. Jezus! Boże, puść mnie, debilu. Jestem przetosabi, bo mnie kurwa. Ała, blizam się przy, ale tu kupię zwierzę jest. Dobra, idę. Ło! Ło, to się nie dobrze, dobra, okej. Okay. Zatrzymał się na lampie. Jezus, Harry, czy ty przy każdym... Za każdym razem jak... Wow. Za każdym razem jak masz skręcać, to się zatrzymywać. Jezu, nie biegnij za mną, już 2 biegoni, no chyba was pojebało doszczętnie. Zbierdalam stąd. Daj mu biec. Tu nie biegnij, nie biegnij tu, nie! Ogólnie to tu nigdzie nie pobiegnie. Tu się nie da nic robić. Ani w jedną stronę, ani drugą. Przejebane. Utknęliśmy? No, raczej tak. Bo tu ani nigdzie nie skręcę, ani nigdzie nie pójdę. Zostałem tylko dom handlowy, tak? Dobra, spróbujmy tam iść. Teraz tak, po której stronie jest dom handlowy? Po lewej. Nie, po prawej, dobra, czyli tu jest dom handlowy. Pieseczku! Au! Dobra, czy pieprzył bramę? Jezu, ten pies mnie zaraz zagryzie. Jak tam przyjdzie? Nie, na razie jeszcze spoko. Ja po prostu wezmę i to wszystko zabiję, bo mnie już to nerwuje. Weź pistolet, albo się kiepę. Zobaczmy sobie, jak sobie radzisz się tego. Pieseczku! No zaraz mnie zezrę. Nie, wezmę pistolet. Wezmę sobie pistolet! Nie mam szpitalnej, to jest najgorsze. To jeszcze drugi pies! Ktoś tu chyba uczupiał. Mogę cię dobrać jeszcze, myślę, do roku. Wszystko? A on ten gość gdzie jest? Nie wolę mi mówić, on jest. Tak, możemy iść tutaj chyba. Dobra, mogę iść tutaj na kawałek. I tu jest koniec. To jest czarna, to nie do końca, tam chyba da się przejść. Jestem palan. Chodź tylko. Jest, leżę. To ma w ogóle jakieś pasy na czole. Dobra, tu jestem, no ale chyba muszę iść. Nie tam przejść. Kurde, no musimy chyba jeszcze iść tam. Nie wiem, skupiałem. Ale nie mam iść tu w tym sklepie z antykami.
Nie ma, ale potem nic nie ma, nie? Ja mogę czegoś użyć. Tego w ogóle nie używać. Ja czego bym nie użyję. Na kasę tego wideo to wyrzucić. Czego to nie użyję i czy nic nie da iść, no. Z kanapa, mogę sobie odpocząć. Ale nie ma telewizora, ani kompa, nie muszę z tym pokoju. Na to jest tylko safe. Później muszę iść nad jezioro, tylko nie. Dobra, mam ten skład antyka. Idźmy dalej, zobaczmy, czy tu się gdzieś między budynkami nie da przejść. No tak zasadniczo, żeśmy utknęli. Jest to zamykane. Nigdzie... A, tu jest dziura, dobra, kumam. Tędy. Where I am? Aha, jestem w domu handlowym, okej. Okay. Bardzo ten dom handlowy przypomina to centrum handlowe z Silent Hill 3. Bardzo. I powiem wam, że teraz czuję się trochę zgnieciony klimatem. Ale zanim co? Zanim zwiedzimy sobie to centrum handlowe, zobaczymy się dopiero... Boże, co ja pierdolę? Koniec odcinka ogólnie. Trzymajcie się, cześć i do następnego. I pamiętajcie zostawić coś po sobie. Najlepiej komentarz. Jak macie coś ciekawego do powiedzenia? Jak macie do powiedzenia na przykład pierwszy, drugi, czwarty, piąty, albo chcecie wrzucić link do swojego kanału, to też to możecie napisać. Yo, i trzymajcie się, cześć. Morał na dziś. Chcesz pobiegać? Kup se buty, bo bez butów jest do dupy. Pierwsze zwycięstwo nad Anglią od 39 lat. Myślę, że tak. To jest na początek tych eliminacji jakaś taktyka. Myślę, że to jest boisko. Źle dobra obuwie ten ochroniarz, zobacz. Chyba w lankach biegnie.